Dziś w Raciborskim Centrum Kultury było naprawdę głośno, a to za sprawą przedszkolaków, którzy przybyli tu na przegląd talentów organizowany od lat przez zaprzyjaźnione placówki. Jedenastego maja najmłodsi wraz ze swoimi opiekunami zjawili się w Raciborskim Centrum Kultury, by zaprezentować swoje zdolności na prawdziwej scenie. Od wielu lat razem z Raciborskim Centrum Kultury organizujemy mini festiwal przedszkolaków, w którym łączą się dwa przeglądy, przegląd małych form teatralnych oraz przedszkolny talent. Dotyczy to zarówno tańca, piosenki, jak i form teatralnych, dramy. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy dołączyć do tak fantastycznego grona pedagogicznego z przedszkola 11 i mogliśmy zorganizować razem z nimi konkurs Mali Poligloci. To dopiero druga edycja konkursu językowego, jednak od ubiegłego roku cieszy się on sporym zainteresowaniem. Wydarzenie pokazuje, jak potrzebna jest znajomość języków obcych, ale również udowadnia, że najmłodsi bardzo szybko przyswajają wiedzę. Nasz świat to globalna wioska, w związku z tym uczymy te nasze dzieci różnych języków. Miasto Racibórz zakupiło fantastyczny program dwujęzyczności. Wszystkie nasze dzieci uczą się języka angielskiego. Za darmo, dodam. W związku z tym, dlaczego nie sprawdzić ich wiedzy? Mamy też różne projekty z innymi krajami, z Czechami, z Węgrami, więc te języki są nam bardzo, bardzo potrzebne. W przeglądzie wzięli udział podopieczni raciborskich przedszkoli, ale także kilku placówek położonych na terenie powiatu raciborskiego. Raciborskie przedszkola są tak zaprzyjaźnione, że wystarczy jedna informacja i nauczycielki, dyrektorzy bardzo chętnie uczestniczą w takich konkursach. Naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby namówić kogokolwiek. Nie musimy właściwie tego robić. Sami się zgłaszają. To jest ich praca, ale też to jest wielka pasja i tą pasją trzeba się chwalić. To są fantastyczni ludzie, fantastycznie przygotowani i tylko przekazują swoją wiedzę z dzieciom. Muszę podziękować nauczycielom, że nabrali troszeczkę tej odwagi i są chętni do udziału w takich programach. To też efekt pracy nauczycieli, jak pracują z dziećmi przez cały rok, dlatego też festiwal jest organizowany w maju, kiedy nauczyciele mają duży przedział czasowy na przygotowanie dzieci. Muszę przyznać, że tegoroczny zachwycił zarówno strojami, jak i odwagą i talentami dziecięcymi. Dla wszystkich występujących przygotowano słodkie podarunki, a już za tydzień, 18 maja, także w Raciborskim Centrum Kultury odbędzie się gala finałowa przeglądu.